dobry, witam serdecznie publiczność studiu, witam Państwa i zapraszam na wielką grę. Dziś przedstawię Państwu zawodników, którzy odpowiadać będą z takich tematów jak Sandro Botticelli, jego życie i twórczość, Fiodor Dostojewski, też jego życie i twórczość i trzeci temat to Konstantyn Wielki i jego następcy. Proszę Państwa, w nowym roku nic nie zmieniło się w naszym programie i nadal najbogatszą i najmądrzejszą osobą w studiu jest pan mecenas Janusz Mika. Panie mecenasie, bardzo proszę o pytanie. W nowym roku nadal miłościwie panuje nam jako przewodniczący jury pan profesor Andrzej Makowiecki. Głównym ekspertem z tego tematu i autorem pytań jest pan Janusz Michałowski. Drugim ekspertem jest pani Hanna Kubaszewska. I trzecim ekspertem jest pani Irena Bal. A oto zawodnicy, pani Anna Kawińska i pan Marek Komorowski. Pani Ania z wykształcenia jest lekarką, jej specjalizacja to pediatria. Tak. A pan Marek Komorowski też jest lekarzem i jeszcze pan sobie specjalizacji żadnej nie wybrał, tak? Nic się nie zmieniło. Tak. Proszę państwa, oboje państwo spotkali się parę miesięcy temu. Pojedynek zakończył się remisem, dziś drugie spotkanie, drugi pojedynek lekarski. Proszę nałożyć słuchawki. I zaczynamy. Czy oboje Państwo mnie słyszą? Tak. Możemy zaczynać? Tak. A więc czytam pierwsze pytanie. W roku 1458 ojciec Sandra składał zeznanie podatkowe. Umieścił w tym zeznaniu informacje o wszystkich synach. Przy najmłodszym, przyszłym malarzu znalazła się wiadomość, która miała spowodować obniżenie podatku. Co napisał ojciec Sandra o najmłodszym, 13-letnim synu i odpowiada pani Ania? Że jest słabego zdrowia. Bardzo dobra odpowiedź, pan Marek. Napisał, że jest chorowity. Dziękuję. W roku 1503 malarz został uczczony przez pewnego poetę w wierszu pod tytułem De Illustratione Urbis Florentiae. Poeta zaliczył Botticellego do najsłynniejszych malarzy florenckich obok takich twórców jak Giotto, Taddeo Gaddi, Ghirlandajo i Leonardo da Vinci. Jak brzmiało nazwisko tego poety, panie Marku? Ugolino Verino. Bardzo dobra odpowiedź, pani Ania. Ugolino Verino. Dziękuję. Pierwsze pytanie związane z obrazem. Łuk triumfalny, który widzimy, jest fragmentem jednej z kompozycji malarza. Jaki jest tytuł lub temat tego malowidła? I odpowiada pani Ania. O Jezus Maria. Tragedia Lukrecji. Pan Marek? To jest prawdopodobnie opowieść o Lukrecji. Tak, bardzo dobra odpowiedź. Możemy uznać tragedię? Tak, naturalnie, tak. I od razu druga ilustracja, proszę patrzeć nadal na monitor. Jest to też fragment obrazu i proszę powiedzieć, z której kompozycji pochodzi ten fragment. I pierwszy odpowiada teraz pan Marek. Jest to fragment obrazu pod tytułem Zwiastowanie. Bardzo dobra odpowiedź, pani Ania. Ze Zwiastowania. Dziękuję. Malowidło przedstawiające modlitwę w Ogrójcu znajduje się w Granadzie w Hiszpanii. Obraz zdobił drzwiczki relikwiarza. Kto zamówił ten obraz u Botticellego, pani Aniu? Królowa Hiszpanii, Izabela Katolicka. Wspaniała odpowiedź, pan Marek. Obraz ten zdobił drzwiczki. Kto zamówił ten obraz? Pytam. To znaczy Izabela i Ferdynand Katolicy. Tak, bardzo dobra odpowiedź.
roku 1504 Sandro Botticelli wraz z innymi artystami florenckimi uczestniczył w pewnych ważnych naradach. Rozważano, gdzie ustawić pewną rzeźbę. O jakie dzieło sztuki chodziło, pan Marek? O rzeźbę Michała Anioła Dawid. Tak, wyśmienicie, pani Ania. O Dawida Michała Anioła. Dziękuję. Pytanie związane z ilustracją. Obraz ten to jeden z przykładów młodzieńczej twórczości artysty. Obraz ujawniający silny wpływ nauczyciela Botticelliego Filippa Lippiego. Jak brzmi tytuł tego obrazu i w których zbiorach się on znajduje, pani Anna? Madonna w ogrodzie różanym i znajduje się w Luwrze. Bardzo dobra odpowiedź, pan Marek. Jest to Madonna krzewu różanego, znajduje się w Luwrze w Paryżu. Dziękuję. I od razu druga ilustracja, jest to fragment obrazu. Historycy sztuki nie są pewni, kto został sportretowany w tym obrazie. Może to być Giovanni Medici lub filozof i humanista Pico della Mirandola, albo też brat Botticelliego, złotnik Antonio. A pytanie brzmi, co trzyma w dłoniach ów młodzieniec, pan Marek? Jest to taki medal złoty przedstawiający Cosimo I Medyceusza. Bardzo dobra odpowiedź, pani Ania. Trzyma pozłacany medal z wizerunkiem Kosmy Starego. Dziękuję. Medici to nazwisko rodu Medyceuszy i równocześnie rzeczownik medycy, czyli lekarze, tak jak i państwo. Już po roku 1470 w swej najprawdopodobniej pierwszej samodzielnej pracy, obrazie ołtarzowym, Botticelli przedstawił braci Giuliana i Lorenza Medyceuszy. Przedstawił ich jako dwóch świętych, którzy byli lekarzami. Których to świętych przedstawił, pani Aniu? Kosmę i Damiana. Bardzo dobra odpowiedź, pan Marek. Święty Kosma i Damian. Dziękuję. W mieście nazywanym w XIX wieku bawarskimi Atenami, w starej Pinakotece znajduje się obraz z roku 1495 z klasztoru San Paolino we Florencji. Dzieło to zakupił do zbiorów monachijskich Ludwik Bawarski. Co przedstawia ten obraz, panie Marku? Jest to Pieta, opłakiwanie Chrystusa. Bardzo dobra odpowiedź, pani Ani. Jest to Pieta. Dziękuję. Zaległości w składkach w cechu malarzy bywają interpretowane albo jako dowód trudności materialnych Botticelliego, albo jako rezultat jego znanej rozrzutności. Długi te spłacił w roku 1505. Środków na spłatę dostarczyło najprawdopodobniej honorarium za cykl obrazów o tematyce sakralnej. Jakie to obrazy, jakiemu tematowi, czy też jakiej postaci są poświęcone? I odpowiada pani Ania. Świętemu Zenobiuszowi. Są to historie z życia świętego Zenobiusza. Bardzo dobra odpowiedź. Pan Marek. To są cztery obrazy poświęcone świętemu Zenobiuszowi. Wyśmienicie, dziękuję. I jeszcze raz proszę popatrzeć na monitor. Jest to fragment obrazu. Wśród wielu postaci namalowanych w tej scenie głębią charakterystyki psychologicznej wyróżnia się starszy mężczyzna zwrócony twarzą do widza. Jest to fundator obrazu. Proszę powiedzieć, jak się on nazywał, jaki jest tytuł tego obrazu i odpowiada pan Marek. Fundatorem i tutaj przedstawiony na tym obrazie jest Gaspare di Zanobi del Lama. Jest tak? To pokłon trzech króli. Dziękuję, pani Ania. Jest to Gaspare di Zanobi del Lama i obraz to jest pokłon trzech króli. Dziękuję. W Ospedale degli Innocenti we Florencji znajdują się wizerunki Madonny malowane przez młodego Botticelliego. Te młodzieńcze prace nie są jeszcze samodzielnymi dziełami. Zdradzają one wpływ innego, starszego malarza. Proszę podać jego imię i nazwisko, pani Ania. Filippo Lippi, nauczyciel. Dziękuję, pan Marek. Najprawdopodobniej chodzi tu o jego nauczyciela Filippa Lippiego. Tak, bardzo dobra odpowiedź. W roku 1474 Botticelli wyjechał z Florencji do Pizy. Otrzymał bowiem propozycję dokończenia fresków zaczętych przez innego artystę w Camposanto.
Jak nazywał się malarz, którego pracę miał kontynuować? I odpowiada pan Marek. Benozzo Gozzoli. Bardzo dobra odpowiedź. Benozzo Gozzoli. Dziękuję. Czytam państwu 15 pytanie drugiego pojedynku. W jednym z muzeów Florencji znajduje się portret młodzieńca. Część badaczy uważa, że jest to autoportret Botticellego. Inni autorzy uważają, że obraz ten za dzieło albo Lippiego, albo Castagna, lub też Ghirlandaia. W których zbiorach znajduje się ten portret? I odpowiada pani Ania. Wydaje mi się, że w Galeria Palatina. To jest dawna Galeria Pitti po prostu. Galeria Pitti lub Galeria Palatina. Tak, dobra odpowiedź. I pan Marek? Ja proszę o powtórzenie pytania. Proszę bardzo. W jednym z muzeów Florencji znajduje się portret młodzieńca. Część badaczy uważa, że jest to autoportret Botticellego. Inni autorzy uważają ten obraz za dzieło albo Lippiego, albo Castagna, albo też Ghirlandaia. W których zbiorach znajduje się ten portret? Przypuszczam, że to mogą być dwie odpowiedzi prawne. Jedna to jest Galeria Palatina. A druga to może też być znajdujący się w Uffizi ten portret z medalionem, jako druga wersja. Dobra odpowiedź, dziękuję. Bo tam też jest... W kaplicy świętego Eligiusza w klasztorze San Marco we Florencji znajduje się obraz Koronacja Matki Boskiej. Scena koronacji rozgrywa się w górnej części obrazu. To sfera niebieska. U dołu, na ziemi, widzimy cztery postacie świętych. Jest wśród nich oczywiście święty Eligiusz. Jakich jeszcze świętych namalował tu Botticelli? Proszę wymienić przynajmniej dwóch, panie Marku. Otóż jest to święty Jan Ewangelista, tak, święty Augustyn i święty Hieronim. Wszystkich pan wymienił, wyśmienicie pani Ania. Święty Augustyn, święty Jan Ewangelista i święty Hieronim. Wspaniale, dziękuję. Pytanie 17. Biografowie wspominają o kłopotach i konflikcie Botticellego z uciążliwym sąsiadem. Jak Botticelli rozwiązał ten konflikt, pani Aniu? Sąsiad miał 8 tkackich krosien i Botticelli ustawił kamień, bardzo ciężki kamień, pod którego, no, jeżeli się tak krosna, że tak powiem, jeżeli krosna pracowały, to kamień miał spaść na te krosna. Wyśmienicie, dziękuję bardzo. I pan Marek? Tu najprawdopodobniej chodzi o taki konflikt związany z tym, że sąsiad hałasował zbytnio. Sąsiadował i w związku z tym Botticelli postawił głaz na swoim domu, który mógł spaść na warsztat. Dziękuję, wystarczy, dziękuję. Wystraszył go. Jeden z obrazów Botticellego spowodował oskarżenie zarówno malarza, jak i zamawiającego u niego obraz o herezję. Mimo wątpliwości natury teologicznej, inkwizycja jednak nie wydała polecenia zniszczenia obrazu. Obraz ten znajduje się dziś w jednym z muzeów europejskich. Jaki to obraz i w którym znajduje się muzeum? Odpowiada pan Marek. Jeszcze raz poproszę o powtórzenie. To obojgu państwu jeszcze raz to pytanie przeczytam. Jeden z obrazów Botticellego spowodował oskarżenie zarówno malarza, jak i zamawiającego u niego obraz o herezję. Mimo wątpliwości natury teologicznej, inkwizycja jednak nie wydała polecenia zniszczenia obrazu. Obraz ten znajduje się dziś w jednym z muzeów europejskich. Jaki to obraz i w którym znajduje się muzeum? Proszę bardzo. Tutaj przypuszczam... Bo jest taki obraz, ale też istnieje wersja taka, że to jest innego malarza, Franciszka Botticelliego. I znajduje się on w londyńskiej National Gallery i przedstawia w niepowzięcie Matki Boskiej. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Ale... I pani Ania. To znaczy, to jest trudne pytanie, bo wydaje mi się, że to jest obraz przypisywany był Botticellemu. Namalował go prawdopodobnie Francisco Botticini i on... To jest obraz ilustrujący książkę Mateusza Palmieri Miasto Życia i znajduje się niestety, będę strzelała.
Zgaduję, no nie wiem, zgaduję w uficzach, ale... Zwracam się z prośbą o ocenę do pana Michałowskiego. No więc jest to obraz w National Gallery w Londynie. Tak miałam powiedzieć. Tak miałam. Tak. Trudno. Czyli pani Aniu, tak pierwszy błąd. No. A ja czytam 19 pytanie. Sceny z Biblii, sceny mitologiczne i ilustracje Boccaccia to tematy rzeźb i płaskorzeźb, które zdobią fantastyczną i nierzeczywistą architekturę namalowaną z wielką precyzją i dokładnością na jednym z obrazów Botticellego. Który to jest obraz pani Anna? Kalumnia Apellesa. Dziękuję. I pan Marek? Kalumnia lub oszczerstwo. Dziękuję. Ostatnie, 20 pytanie. W jednym z późnych obrazów, namalowanych po roku 1500, Botticelli umieścił w tle panoramę Florencji z charakterystyczną kopułą katedry górującą nad miastem. Który to obraz? Co on przedstawia i w których zbiorach się znajduje? I pierwszy odpowiada pan Marek. Jest to symboliczne ukrzyżowanie. Tak. Znajduje się w Folk Art Museum w Cambridge, Massachusetts. Tak. Wystarczy, dokładna, tak? Wspaniała odpowiedź. I pani wydaje Ani. Mi się, że jest to symboliczne ukrzyżowanie i znajduje się w Cambridge, Massachusetts. Wyśmienicie, brawo! No. Widzę, pani Aniu, że ten błąd jedyny popełniony niezwykle panią ucieszył. Ale miałam powiedzieć w Londynie, Gratuluję, że drugi pojedynek też się zakończył remisem. Teraz na pytania ekspertów pierwsza będzie odpowiadać pani Ania, a pan, pani Marku, w towarzystwie Agnieszki musi opuścić studio. Pani Aniu, przypominam, 9 pytań, na 7 musi pani dobrze odpowiedzieć i 30 sekund jest na każdą odpowiedź, a pierwsze pytanie jest pana Michałowskiego. Jeden z obrazów przedstawia pisarza, który najwidoczniej przeżywa twórcze męki i roztergiki, bo na ziemię rzucił mnóstwo zapisanych karteczek, jakichś, prawda, brulionów. Co to za obraz? Święty Augustyn w celi. Święty Augustyn w celi, oczywiście. Do jakiej postaci i z jakiego obrazu Botticellego odnoszą się słowa Ernsta Gombricha? Jest ona tak piękna, że nie dostrzegamy jej dziwnie wydłużonej szyi, jej spadzistych ramion i niezręcznego połączenia lewego ramienia z ciałem. I z jakiego obrazu pochodzi? Jeszcze tak, jest takie pytanie, tak? To znaczy na pewno odnosi się on do Wenus. Tak. I chyba są to narodziny Wenus po prostu. Oczywiście. Hojny fundator zapłacił 50 dukatów za wzniesienie kaplicy przy kościele Cystersów we Florencji i ozdobienie jej witrażami. A ile wydał na obraz Zwiastowanie, które zamówił u Botticellego do tejże kaplicy? 30 dukatów. Dziękuję bardzo. Tak. W Muzeum Narodowym w Warszawie znajduje się obraz Botticellego Madonna z Dzieciątkiem, Świętym Janem Chrzcicielem i Aniołem. Obraz olejny malowany na desce. Swego czasu wysuwane były przeróżne obiekcje, czy ten obraz jest pierwowzorem szeregu innych wersji znajdujących się na świecie, czy odwrotnie. Badania i konserwacja wykazały, że jest to z całą pewnością właśnie pierwowzór Botticellego. Pytanie jest takie, w jakim kształcie jest ten obraz? W Warszawie jest tondo. Tondo, tak, tak. Jest. Tak jest. Po wiekach zapomnienia, w drugiej połowie XIX wieku twórczość Botticellego wzbudziła żywe zainteresowanie pewnej grupy malarzy. Co to byli za malarze? Jak się ta grupa nazywa? Prerafaelici. Tak, Bractwo Prerafaelitów, tak. Albo Prerafaelici. Tak. Dziękuję. Vasari, pisząc o Botticellim, wspomina: w kościele Świętego Ducha we Florencji z wielką pilnością i starannością wykończył obraz do kaplicy Bardich, na którym widzimy z najwyższym umiłowaniem malowane oliwki i palmy. O który obraz chodzi? Ołtarz Bardich.
A dokładniej? Tak? To znaczy, no, przedstawia on Madonnę i dwóch świętych Janów. Tak, dziękuję bardzo. Stosunkowo mało znany obraz przedstawia biskupa na plaży nad morzem w rozmowie z bawiącym się w piasku chłopczykiem. Ale nie była to scena rodzajowa, tylko obraz mający pewną treść teologiczną. O co tam chodziło? O wizję świętego Augustyna. Tak jest. Dobrze. Najprawdopodobniej po 1490 roku namalował Botticelli nietypowy dla jego twórczości, pełen tragizmu obraz. Nazwany przez Emila Zolę obrazem wszystkich, którzy drżą i płaczą. Proszę podać jego tytuł. Rozpacz albo opuszczenie, albo opuszczona. Tak, albo derelita po tak, prostu. Derelita. Tak, derelita. Dziękuję bardzo. Drobiazg. Triumf wiary Torricina powstała według rysunku Botticellego. I proszę wskazać, na czyim tekście oparł się artysta. To znaczy, to była książka o Savonaroli Domenico Beniveniego. Dziękuję. Pani Aniu, pięknie pani odpowiedziała. Ma pani na swoim koncie 2500. Chwila przerwy i na te same pytania odpowiadać będzie za chwilę pan Marek. A ja się. Tak, panie Marku, proszę bardzo, pani, proszę zostać. Proszę bardzo, pierwsze pytanie jest pana Michałowskiego. Jeden z obrazów Botticellego przedstawia pisarza, który najwidoczniej przeżywa twórcze męki i rozterki, bo na ziemię rzucił mnóstwo zapisanych karteczek nieudanych brudnopisów. Co to, o jaki obraz chodzi? Chodzi o świętego Augustyna w celi. Tak jest. Do jakiej postaci i z jakiego obrazu odnoszą się, Botticellego, odnoszą się następujące słowa Ernsta Gombricha? Jest ona tak piękna, że nie dostrzegamy jej dziwnie wydłużonej szyi, jej spadzistych ramion i niezręcznego połączenia lewego ramienia z ciałem. O, jaką postać i jaki obraz chodzi? Chodzi tutaj o narodziny Wenus, postać Wenus. Oczywiście. Hojny fundator zapłacił 50 dukatów za wzniesienie kaplicy przy kościele Cystersów we Florencji i ozdobienie jej witrażami. A ile wydał na zwiastowanie obraz, który zamówił Botticellego? 30 dukatów. Dziękuję. W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie jest obraz przedstawiający Madonnę z Dzieciątkiem, świętym Janem Chrzcicielem i aniołem, malowany farbami olejnymi na desce. Były różne kontrowersje, ponieważ obraz ten ma kompozycję, ma swoje odpowiedniki w wielu innych europejskich zbiorach. Chodziło o to, czy jest on pierwowzorem, czy powtórzeniem. Po badaniach konserwatorskich ustalono, że niewątpliwie obraz warszawski jest właśnie tym wzorem dla wielu innych, a pytanie polega na tym, jaki kształt jest tego obrazu. To jest tondo. Tak jest. Po wiekach zapomnienia, w drugiej połowie XIX wieku twórczość Botticellego wzbudziła zainteresowanie i stała się jednocześnie ważnym źródłem inspiracji pewnej grupy malarzy. Jak się nazywała ta grupa malarzy? Prerafaelici. Bardzo dobrze, dziękuję. Vasari, pisząc o Botticelli, wspomina: w kościele Świętego Ducha we Florencji z wielką pilnością i starannością wykończył obraz do kaplicy Bardich, na którym widzimy z najwyższym umiłowaniem malowane oliwki i palmy. O który obraz chodzi? Chodzi tutaj o obraz Madonna z Dzieciątkiem pomiędzy dwoma świętymi Janami. Tak, świętym Janem Chrzcicielem i świętym Janem Ewangelistą. Tak jest, dziękuję.
Stosunkowo mało znany obraz przedstawia wybrzeże morza i na plaży, brzeg morza na plaży biskupa w rozmowie z bawiącym się tam chłopczykiem. Chłopczyk bawi się w piasku, ale oczywiście obraz ten ma głębsze treści teologiczne. O co tu chodzi? Jaką scenę? Jest to widzenie świętego Augustyna i tutaj jest jakby rodzaj popularyzacji historii, że zgłębienie Trójcy Świętej jest tak trudne, jak przelanie morza do takiego dołka. Tak jest, tak. Właśnie chłopczyk przelewał, prawda, tak. Ocean do... O, i tak. Bardzo dobrze. Najprawdopodobniej po 1490 roku namalował Botticelli nietypowy dla jego twórczości dotychczasowej obraz pełen tragizmu, o którym Zola powiedział, że jest obrazem wszystkich, którzy drżą i płaczą. Proszę podać tytuł tego obrazu. La Derelita, opuszczona. Tak. Triumf wiary Torricina powstała według rysunku Botticelli'ego. Proszę powiedzieć, na czym tekście oparł się artysta, robiąc ten rysunek? To jest do kazania Savonaroli. Tak, dziękuję. Gratuluję bardzo, się cieszę, że Państwo pozostają na swoich miejscach. Które zestawy? Pani Ania. Ja pierwszy. Proszę, pierwszy. Pani Marku, pan może wybrać ten sam zestaw, bo i tak jedno z państwa musi studio opuścić. Albo drugi, albo pierwszy. Drugi. Czyli pan Marek będzie odpowiadał na drugi, a pani teraz, pani Aniu, wyjdzie i potem będzie pani odpowiadać na zestaw pierwszy. Panie Marku, to proszę podejść do koła, wziąć kopertę z napisem 5000 zestaw drugi. I czytam panu pytanie. Zagadkową sprawą w biografii artysty jest jego ewentualny pobyt w pracowni Verrocchia. Historyk sztuki Carlo Lodovico Raggiantini wysunął śmiałą tezę, że autorem dzieła uznawanego dotąd za jedno z najważniejszych obrazów Verrocchia jest w rzeczywistości Sandro Botticelli. O który to obraz chodzi? A pytaniu drugiemu towarzyszy ilustracja. Jest to fragment obrazu. Proszę popatrzeć. A następnie powiedzieć, jak brzmi jego tytuł i gdzie się ten obraz znajduje. Zaczynamy mierzyć. Czas, 2 minuty. Ten obraz to jest chrzest Verrocchia. Tak? Proszę? Chrzest Verrocchia. Natomiast drugie pytanie to jest ostatnie wydarzenia z życia świętego Zenobiusza. Znajduje się w Galerii Drezdeńskiej. Dobra, odpowiedź jest na drugie pytanie, ale co tak, jest... Tak. Zamieniłem... Nie, mnie chodzi dobra, o... Dobra. Czy wystarczy sam chrzest? O pan odpowiedział? No, pan powiedział w skrócie, oczywiście chrzest Chrystusa w Jordanie, prawda, a nie chrzest Verrocchia, ale... Znaczy chrzest Verrocchia. Tak, ja wiem, że nie chrzest Verrocchia, ale myślałam, że trzeba dodać, że chrzest Chrystusa. Bardzo się cieszę, panie Marku, jest to dobra odpowiedź. I proszę wziąć sobie z koła następną kopertę. Tam są 2 pytania, nagroda 10 tysięcy. I tym razem dysponuje pan 2,5 minutami. I czytam panu pierwsze pytanie. W scenie powrót Judyty do Betuli, zatytułowanej też Judyta z głową Holofernesa, głowę wodza wrogiej armii niesie służąca. Idzie ona za Judytą. Komentarzem do namalowanej sceny są przedmioty o wymowie symbolicznej, które Judyta trzyma w rękach. I pytanie brzmi, co niesie Judyta? I pytanie drugie, w jednym z obrazów Botticelli'ego, z czyichś ust zamiast krzyku wydobywają się róże. Jaka to postać i w którym obrazie artysty występuje? Zaczynamy mierzyć czas, 2,5 minuty.
Powrót Judyty do Betuli. Judyta trzyma w rękach, w jednym trzyma miecz. Tak, a w drugiej? W drugiej symbolizującą pokój gałązkę oliwną. Tak. Natomiast róże wydobywają się z ust Chloris na obrazie pod tytułem Primavera. Bardzo dobra. Panie Marku, zasłużył pan na krótki odpoczynek, bo teraz na pytanie odpowiedź będzie pani Ania, a pan już ma na swoim koncie 10 tysięcy. Proszę zostać z nami. Pan Marek wygrał w tej chwili 10 tysięcy i proszę wziąć sobie kopertę. Tak. Czytam pani Aniu pytanie. W pierwszym wieku przed Chrystusem poeta Lukrecjusz napisał poemat pod tytułem Dererum Natura. Poemat ten zainspirował temat jednego ze znanych obrazów Botticellego. O którą kompozycję Botticellego chodzi? Proszę podać tytuł obrazu. A pytaniu drugiemu towarzyszy ilustracja. Ten łuk triumfalny to fragment jednej z kompozycji malarza. Proszę popatrzeć, a następnie powiedzieć, jaki jest tytuł lub temat malowidła, z którego pochodzi ten fragment. Mierzymy czas, 2 minuty. Odpowiadam na pierwsze pytanie. To jest wiosna Botticellego, narodziny, wiosna. I drugie pytanie to jest ukaranie Roty Korego. Proszę? Ukaranie Roty Korego. Tak jest. Tak. Różne są sformułowania tytułu, to jest dobra odpowiedź. Bardzo się cieszę, dziękuję. Pani Aniu, podjechały pytania za 10 tysięcy. 2,5 minuty ma pani. Taszyzm, od francuskiego tasz, czyli plama, to jedna z powojennych nowinek w malarstwie nowoczesnym. Taszyzm polega na wykorzystaniu przypadkowo powstałych plam farby na płótnie. Nie jest to jednak wynalazek XX wieku, bowiem pewien włoski malarz doby renesansu zapisał, że Botticelli malował w ten sposób, że rzucał o ścianę gąbkę nasączoną różnymi kolorami. W ten sposób powstawał pejzaż. Który ze znanych artystów włoskich zanotował ten opis metod pracy Botticellego? Tak brzmi pierwsze pytanie i czytam drugie. Kowal, dama, giermek z koniem to uczestnicy akcji rozgrywającej się na jednym z obrazów. Jakie wydarzenie przedstawia ten obraz? Mierzymy czas, 2,5 minuty. Odpowiadam na pytanie pierwsze. Leonardo da Vinci tak powiedział. Tak. I pytanie drugie to jest cud świętego Eligiusza. Wyśmienicie, brawo. Bardzo się cieszę, witam państwa w finale. Mają ochotę państwo grać, pani Aniu? Oj, mam. Ja się bardzo cieszę. A pan, panie Marku? Tak. Też, tak? I teraz proszę się zdecydować, które numery pytań państwo wybierają, bo jest aż 10 pytań do wyboru i mogą państwo wybrać ten sam numer pytania. Ja pierwszy raz. A pan Marek? Drugi. Marek drugi. I teraz pani Ania będzie pierwsza odpowiadała. Pani Marku, a pan jeszcze raz musi opuścić studio. Pani Aniu, proszę sobie wziąć pytanie numer 1. I czytam pani pytanie za 20 tysięcy. W bardzo znanym obrazie malarza Narodziny Wenus po prawej stronie kompozycji widzimy postać kobiecą. Zamierza ona okryć nagość Wenus kwiecistym płaszczem. Kim jest owa kobieta? Mierzymy czas, 2 minuty. Jest to jedna z chor Godzinek Pór Roku. Wspaniale, cudownie. Panie Marku, słyszał pan fanfary? Tak. Pani Ania właśnie wygrała przed chwilą i pytanie numer 2 dla pana. Według niektórych badaczy w jednym z obrazów artysty miały znaleźć się postacie 3 straconych publicznie skazańców. Byli to Savonarola i jego 2 towarzyszy, Bonvicini i Maruffi. Który to obraz? Proszę podać jego tytuł i powiedzieć, w jakich zbiorach się on znajduje. Mierzymy czas, 2 minuty. Są to
mistyczne Boże Narodziny znajdują się w National Gallery w Londynie. Brawo! Muszę powiedzieć, pani Aniu, że jest pani jedną z nielicznych, w ogóle nie tylko zawodniczek, w ogóle zawodników, którzy się uśmiechają i cały czas się śmieją. I aż miło takiej osobie czytać pytania, a pan Marek też mi było miło czytać, tylko że pan jest bardzo, był zdenerwowany i skupiony. Rozumiem, że jako lekarze musicie stale się uczyć i poszerzać swoją wiedzę. Czy taka zamiana medycyny na malarstwo to jest jakaś zabawa, oddech, przygoda? Ja się bardzo lubię uczyć. W ogóle? Tak. Generalnie? I lubię zdawać egzaminy, co ciekawsze. Pani Aniu, to jest pani ewenementem. To jest taki hazardzik. To jest taki. Ale hazard, zdaje się, w pani życiu się zawsze pozytywnie kończy. No, na razie tak. A pan, panie Marku, lubi się pan też tak uczyć, jak Ania? To znaczy, ja przede wszystkim jestem wielbicielem wielkiej sztuki. I między innymi Botticellego, którego uważam za... No, niesamowitego po prostu mistrza. A czy pan był jeszcze kiedyś na eliminacjach? Oczekuje pan na grę z jakiegoś tematu? Z Franciszka Lista. Z Lista, czyli nie tylko malarstwo. Nie, muzyką też się interesuje. Pani Aniu, a pani kiedyś wygrała z Toulouse-Lautreca. Tak. I też pani oczekuje na grę z jakiegoś innego tematu? Tak, z Marie Stuart i z Gogena i nawet jeszcze z Augusta Rodin. Nie przypuszczałam, że tak często państwo przyjeżdżają na eliminacje. Panie Marku, ale ja mam do pana takie prywatne pytanie. Gdyby pan spotkał na swojej drodze kobietę opisaną tak, jak przed niedawno pani Kubaszewska opisywała Wenus. Podobno taka piękna, tutaj usłyszeliśmy, ile miała mankamentów. Czy spodobałaby się panu taka kobieta, tak wyglądająca jak Wenus? Czy mógłby się pan w takiej kobiecie zakochać? To znaczy, uważam, że najpiękniejszy wizerunek to jest Madonna Magnifica. Ale ja pytam o Wenus. To jest... A Wenus to oczywiście też jest piękna, ale to jest ten środkowy okres twórczości Botticellego. Ten, który ja najbardziej lubię, to jest ostatnie jego dzieła. Serdecznie obojgu państwu gratuluję. Bardzo się cieszę, że padła podwójna wygrana z tego samego tematu. A pana mecenasa bardzo proszę o wręczenie dwóch nagród. Dwóch nagród, tak. Bardzo serdecznie gratuluję pani, również panu. Proszę przyjąć naszą nagrodę. 20 tysięcy złotych jest dla pani i również dla pana. Dziękuję. Żegnamy państwa brawami. Proszę państwa, kolejne minuty wielkiej gry poświęcimy życiu i twórczości Fiodora Dostojewskiego. Panie mecenasie, czekam na pytania. Proszę państwa, głównym ekspertem z tego tematu i autorem wszystkich pytań jest pan profesor Florian Nieuważny. Drugim ekspertem jest pani doktor Anna Łuczyńska. I trzecim ekspertem jest pan profesor Wiktor Skrunda. A oto zawodnicy, pan Marek Przeździecki i pan Zdzisław Żmuda. Pan Marek mieszka w Warszawie i z wykształcenia jest pan prawnikiem, tak? A pan Żmuda przyjechał do nas z Zielonej Góry i jest pan z zawodu drukarzem. Zawodu drukarzem, ale już nie pracuję, na ręcie jestem. Panowie już się spotkali parę miesięcy temu, a że temat był z kolei trzeci, musiałam panom grę przerwać po 14 pytaniu i był to moment, w którym obaj panowie mieli na swoich kontach po 2 błędy, czyli dziś zaczniemy od pytania 15. Proszę nałożyć słuchawki. Mogę czytać pierwsze, czyli 15 pytanie? Proszę. A więc czytam.
Jaki tytuł nosił almanach redagowany przez Mikołaja Niekrasowa, w którym Dostojewski w roku 1846 opublikował opowieść epistolarną Biedni ludzie, i odpowiada pan Marek. Nazywał się Almanach Petersburski. Bardzo dobra odpowiedź. I pan Zdzisław. Petersburski zbornik. Dziękuję. W październiku 1844 roku Dostojewski zostaje zwolniony na własną prośbę z posady inżyniera podporucznika w Departamencie Inżynieryjnym i zaczyna pracę literacką. Wtedy też pojawiła się w druku jego pierwsza publikacja. Był to przekład powieści pisarza francuskiego. Proszę podać tytuł i nazwisko autora. I teraz pierwszy odpowiada pan Zdzisław. Była to Eugenia Grandet Balzaca. Bardzo dobra odpowiedź. Pan Marek. Eugenia Grandet, Honoré de Balzac. Dziękuję. W czasie pracy nad powieścią Zbrodnia i kara w życiu Dostojewskiego zaszły okoliczności, które groziły mu pełnym uzależnieniem od pewnego wydawcy. Pisarz był mu winien rękopis nowej, wielusetstronicowej powieści, nad którą jeszcze nie zaczął pracy. Wówczas to zjawiła się w jego domu stenografka Anna Snitkina i dzięki jej pomocy pisarz zdążył podyktować w ciągu 26 dni swoją powieść. Anna została wkrótce jego żoną. Jak brzmi tytuł tej powieści? Odpowiada pan Marek. Tytuł powieści Gracz. Bardzo dobra odpowiedź. Pan Zdzisław. To była powieść Gracz. Dziękuję. Pytanie 18. W jednej z powieści Dostojewskiego awanturniczy temat rozwija się na tle współczesnego Petersburga. W powieści tej kandydat prawa kanonicznego, nigdzie nie pracujący szlachcic, pisze rozprawę akademicką. Przeszkadza mu w tym tragiczna namiętność, która na zawsze wydziera go ze świata powszedniości, praktycyzmu i sukcesów. Jak brzmi tytuł tej powieści, pan Zdzisław? Gospodyni. Wyśmienicie, pan Marek. Gospodyni. Dziękuję. Na Syberii pod wpływem okrutnych doświadczeń życiowych i spotkań z katorżnikami Dostojewski przeżył przełom duchowy. Zerwał z utopijno-socjalistycznymi poglądami młodości i przeszedł do obozu zachowawczego. Usiłując odnaleźć nową formułę konserwatyzmu, wszczął polemikę z socjalizmem. Dyskusji z socjalizmem nad sposobami moralnej reedukacji ludzkości poświęcił oddzielny utwór. Jaki tytuł nosił ten utwór z roku 1864? I pan Marek odpowiada. Notatki z podziemia. Wyśmienicie, pan Zdzisław. Z 1864 notatki z podziemia. No, wyśmienicie, dziękuję. I ostatnie, 20. pytanie. Bohater jednej z wczesnych powieści Dostojewskiego opanowany jest obłędnym strachem. Boi się, by jego sobowtór nie skompromitował go w oczach prawomyślnych obywateli. Pisarz nie zdobył się na potępienie tego bohatera, mimo że w powieści nazywa go ambitną szmatą. Bohater ten był jednocześnie ofiarą i przedmiotem machiny biurokratycznej cesarskiej Rosji. Proszę podać nazwisko owego bohatera i odpowiada pan Szmuda. Aleksander Piotrowicz Golatkin. Wyśmienicie, pan Marek. Jakub Golatkin. Dziękuję. Proszę panów, bardzo, bardzo się cieszę. Będę miała okazję się z panami już po raz trzeci spotkać i wtedy rozegrają panowie swój drugi pojedynek. Dziękuję. Będzie też 5 pytań, to by było bardzo dobrze. Dobrze by było, żeby był tak krótki pojedynek. Dziękuję bardzo. Niestety, proszę państwa, trzeci temat się nie zmieści. Otrzymuję sygnały, że czas przeznaczony na program dobiega końca. Proszę państwa, była to pierwsza wielka gra w nowym 2000 roku. Wszyscy głęboko wierzymy, że nowy rok przyniesie nam same dobre rzeczy, a to, co złe, pozostanie poza nami. I właśnie tego z całego serca życzę państwu, żeby wszystkie plany, zamierzenia, marzenia spełniły się i żeby był to rok wspaniały pod każdym względem. Zresztą bardzo, bardzo dużo zależy od nas samych, bo uważam, że jeśli kochamy życie, to ono się nam tym samym odwzajemnia.
A teraz dziękuję serdecznie publiczności w studio za bardzo miłe, serdeczne kibicowanie zawodnikom. Państwu dziękuję za chwilę spędzone z nami. I jak zwykle bardzo, bardzo serdecznie zapraszam na następne wydanie Wielkiej Gry. A zatem do zobaczenia za 2 tygodnie. Thank you.